Dzień dobry, Boberek. Witam się z wami bardzo serdecznie w nowym vlogu. Ja za moment jadę do centrum. Wybieram się właśnie na bardzo ciekawe śniadanie, takie śniadanie prasowe, konferencję prasową z przedstawicielami różnych marek kosmetyków profesjonalnych, zabiegowych i marek od medycyny estetycznej, a także z lekarzami. Naprawdę zapowiada się bardzo ciekawie i mam nadzieję, że uda mi się przygotować dla was trochę fajnego materiału, ciekawych treści, ponieważ widzę, że na YouTubie i nie tylko już zaczynają pojawiać się jakieś w ogóle wyssane z palca teorie i dziwne informacje, które po prostu szkoda gadać, słuchajcie. Więc jadę na tę konferencję, jestem już praktycznie gotowa do wyjścia. Mam dzisiaj na sobie koszulę z Renę niebieską z perłami, dżinsy granatowe z Zary, mokasyny. Biorę za chwilę swoją dużą torbę Furla, okulary i zaczynamy, kochani, ten dzień. Na co my powinniśmy zwracać uwagę, sięgając już po bardzo bogatą ofertę suplementów diety? Przede wszystkim zacznijmy od tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy one są nam potrzebne, a zatem zróbmy diagnostykę, zidentyfikujmy, czym rzeczywiście musimy naszą dietę uzupełnić o dany składnik odżywczy, czy o daną substancję bioaktywną. Czy mamy do czynienia z jakimiś zaburzeniami metabolicznymi, które takowego wsparcia będą wymagały, a pozwolą nam uchronić nas przed wejściem w twardą terapię farmakologiczną, bo są takie momenty, kiedy rzeczywiście od tej farmakologii można uciekać, jak nasze mięśnie są w dobrym stanie. I ja, to jest trochę taki cytat, bo właściwie z gabinetu to trochę w nawiązaniu do serii dowcipu przychodzi baba do lekarza, ale to tak jest. Chcę zredukować masę ciała, najlepiej, żeby zeszło mi tutaj na biodrze, tutaj na brzuchu, ale żeby nie zeszło z buzi, bo wtedy zaczynam tak wyglądać troszeczkę niekorzystnie, no i koniecznie, żeby biust został. To jest troszeczkę trudne, bo jeżeli redukujemy masę ciała i rozstajemy się z tkanką tłuszczową, to niestety to nie jest tak, że ona w pewnych miejscach sobie na życzenie zniknie, a w pewnych pozostanie i z tego musimy sobie zdawać sprawę. Zawsze jeżeli redukujemy masę ciała, to niestety, ale skóra też przestaje być taka fajna, jędrna, zaczyna być bardziej zmarszczki, widać na twarzy. No ale to jest też szalenie istotna rola tego, żeby popracować nad masą mięśniową, bo to, że z tkanką tłuszczową się pożegnamy, świetnie, o to nam w sumie chodzi, ale chodzi też o to, żeby zachować masę mięśniową. Masę mięśniową, która także wraz ze starzeniem się organizmu, niestety, ale tracimy ją. To jest proces fizjologiczny, ale my znowu możemy poprzez dietę, poprzez zwrócenie uwagi na dostarczanie pełnowartościowego białka w nieco większej ilości w naszej diecie, jesteśmy w stanie ten proces spowolnić, dynamikę tego procesu. Odpowiedniej ilości białka w przeliczeniu, w wystandaryzowaniu na kilogram masy ciała, bądź też zwrócenie uwagi na leucynę, jeżeli to mają być preparaty aminokwasowe. Bilans energetyczny, dlatego jeśli on jest ujemny, bo chcemy się redukować, tego białka musi być dodatkowo więcej. Szalenie istotna mikrobiota jelitowa, utrzymanie jej dobrostanu, coraz częściej także poprzez celowaną probiotykoterapię, to też jest w tej chwili bardzo już zaawansowany dział nauki. Kontrolowanie stanu zapalnego poprzez redystrybucję mięśnia, czyli redukcja tkanki tłuszczowej, która produkuje nam dużo związków prozapalnych, że żeby młodo dobrze wyglądać, to musimy po prostu kontynuować tę terapię, czyli tak jak dbamy o dietę, dbamy o poruszanie się, o taką ogólną kondycję fizyczną, tak samo tutaj, to jest na zasadzie dbania o dobry wygląd, który też jest elementem zdrowia, tak? Bo taki dobrostan, poczucie zdrowia to też jest nasz wygląd. Kiedy nie jesteśmy zadowoleni patrząc na siebie w lustrze,
no to to się odbija na naszym stanie psychicznym i tego dobrostanu nie ma. Bardzo podkreślę, ten dobrostan wynikający z akceptacji siebie jest bardzo wyraźnie zaznaczony, jeżeli chodzi o okres letni i panie, które mają tak zwane pelikany. Ta wiotkość ramion, która powoduje, że w pewnym okresie życia przestaje się chodzić w topach, sukienkach itd., itd., z kolei implikuje to, że mamy dużą grupę pacjentek, które przychodzą właśnie z ramionami i tak te efekty naprawdę są doskonałe. Tak, rzeczywiście to jest taka okolica, która wielu z nas dostwiera i bardzo, bardzo ładnie można poprawić kondycję tych ramion, tych pelikanów. Co ciekawe, co zauważyłam, jakby tak obserwując choćby kraje europejskie, to te kraje południowej Europy są bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o dbanie o ciało. Ja w zasadzie będąc tam jestem w takim nawet szoku, że kobiety po 50 roku życia mają fantastyczne zadbane ciało i one bardzo dbają o stymulację i zabiegi w obrębie ciała, mniej, znaczy bardziej niż o twarz. U nas jest kompletnie odwrotnie. Tak. Mniej eksponujemy to ciało. Tamto ciało jest eksponowane przez dłuższą część roku i jakaś jest taka większa akceptacja. Dopiero jak panie wypracują ciało, to umawiają się na twarz. Bo rzeczywiście stymulatory działają w ten sposób, że jak widzisz, jak ci się przebudowuje tkanka, to masz ochotę potem pacjentki przychodzą, bo pani doktor, czy można by się było wykąpać? Tak, w całości na przykład. A można by było jeszcze zrobić stopy, więc rzeczywiście to zachęca i dobry taki wygląd naturalny zachęca. To nie są efekty, które powodują, że wyglądamy dziwnie, jakoś tak nie bardzo i wszyscy się na nas patrzą, tylko wyglądamy bardzo naturalnie i utrzymujemy siebie taką młodą, piękną, naturalną, bo idziemy, słuchajcie, naprawdę w kierunku takiego zaniedbywalnego starzenia. To jest trochę przerażające. Ja się zastanawiam, co będzie z tkanką nerwową w tym jakby kontekście. Czyli za chwilę, myślę, że to za naszego życia, może jeszcze nie za jakieś 100 lat, myślę, że będziemy w stanie prezerwować ciało, tak, żeby się nie ulegało procesowi starzenia. Nie wiem, na ile będzie to możliwe z tkanką nerwową, czyli z ośrodkowym układem nerwowym. Sztuczna inteligencja nam pomoże. Spoko, poczekajmy za naszego życia, się dowiemy. Ale to przerwę na moment. Słuchajcie, jestem już po konferencji. Przyświeca w ogóle przepiękne słońce. Zrobiła się niesamowita pogoda. Aż przyjemnie było się przespacerować, bo zostawiłam samochód na Nowym Świecie i musiałam polecieć w tamtą stronę, bardziej w stronę centrum. I co prawda, miałam mieć spotkanie właśnie po tej konferencji, jeszcze jedno ważne spotkanie, ale przełożyliśmy je na jutro i wracam teraz do domu, ale zanim jeszcze pojadę do domu, to muszę pojechać na małe zakupy. Później wam pokażę, co kupiłam. W każdym razie, co chciałam powiedzieć, konferencja była jak zawsze niesamowicie ciekawa. Ja w ogóle uwielbiam takie spotkania, spotkania z ludźmi, ze specjalistami, pasjonatami, z ludźmi, którzy uwielbiają swój biznes, swój zawód, to co robią, czym się zajmują w życiu, jakie mają pasje, jak się w tym rozwijają i nie tylko. W ogóle niesamowicie ciekawy wykład, po pierwsze, na temat suplementacji i diety, jak to wszystko fajnie się ze sobą łączy. Dwa, kolejny świetny wykład, który poprowadziła pani doktor na temat biostymulatorów. Ja widziałam w internecie ten film z tytułem Stymulatory tkankowe to bzdura, więc nie musicie mi go podsyłać, chociaż kilka osób też go podesłało, ale może wypowiem się już później na ten temat. No i co? I później, a w ogóle to miałam jeszcze w ogóle, słuchajcie, okazję porozmawiać z panią doktor, już tak troszeczkę chwilę na zapleczu, właśnie na temat tych bzdur, które krążą w internecie. A potem jeszcze, po wykładzie pani doktor, był kolejny wykład na temat zmian płciowych, chirurgii plastycznej, takie wprowadzenie trochę do tematu. Też bardzo, bardzo ciekawe. W ogóle statystyki są przerażające, powiem wam. To, co się dzieje z roku na rok, nie wiem, czy to jest przerażające, czy to pokazuje, jaki jest problem na świecie, jak to wszystko wygląda, ale nie będę dzisiaj się do tego odnosić. Żałuję, że niestety w ten weekend nie będę mogła wziąć udziału w konferencji, która będzie się odbywała właśnie z off-label w hotelu Hilton.
gdzie będą wypowiadali się specjaliści, młodzi młodym, lekarze i tak dalej, ponieważ mam już naprawdę bardzo intensywne plany na ten weekend. Ale super, w ogóle wyszłam z tej konferencji, wiecie co, taka może nieświadoma, ale zachęcona do tego, żeby zgłębiać jeszcze bardziej tematy, żeby się jeszcze więcej uczyć. Zawsze spotkania z takimi ludźmi sprawiają, że czuję się właśnie taka pozytywnie nakręcona, że potrzebuję więcej wiedzy, że muszę się jeszcze douczyć, że muszę znaleźć nowe badania, że muszę doczytać. To jest niesamowite. Dobra, a teraz uciekam, jadę na te zakupy. Zobaczymy, jak ten dzień się dzisiaj rozkręci. Planów trochę jest, pracy trochę jest. No, więc mam nadzieję, że miło spędzicie dzisiaj czas oglądając dalej tego vloga. Oczywiście wracając do domu, zrobiłam też małe zakupy w Kauflandzie i tak zrobię wam taki szybki food haul. Kupiłam makaron, który najczęściej zużywamy, czyli Barilla, Penne i Fusilli. Szpinak. Tutaj widzicie kiwi, które ma bardzo dużą ilość witaminy C, jabłka, które są mi potrzebne, będę sobie robić koktajle, limonki oczywiście codziennie rano, pelati, które my używamy z Cheerio, jedne z najlepszych, kukurydza, groszek, hummus, bo dzisiaj się dowiedziałam, że powinnam mieć dużą ilość właśnie ciecierzycy. A hummus jest bardzo dobrym rozwiązaniem i ten, powiem wam, że ma świetny skład. Pancetta, której u nas nigdy nie może zabraknąć, maliny, buliony grzybowe, no bo wiecie, że mamy całą zamrażarkę grzybów. Mój ulubiony ser kozi, nie wiem czy mieliście okazję go spróbować, ale jest naprawdę przepyszny. No i oczywiście mortadella w dużej ilości, ponieważ Massimo uwielbia tę mortadellę właśnie z Kauflandu. No i tak prezentują się szybkie zakupy, szybki food haul. Rozkładam teraz, rozplanowuję, rozkładam wszystko w lodówce i nie tylko. I pokażę wam jeszcze jedne zakupy. Małe zakupy. I pierwsze, które zrobiłam, to Calzedonia, ponieważ znowu jest ta promocja 4 plus 1 na wszystkie skarpetki, więc naprawdę bardzo fajnie się opłaca, czyli płacicie tak naprawdę za 4 pary, a jedną dostajecie gratis. A stwierdziłam, że czas najwyższy kupić też skarpetki, które fajnie będą wyglądały do moich jesienno-zimowych mokasynów. I wybrałam sobie takie, słuchajcie, tutaj mam takie, one są beżowe z taką delikatną złotą niteczką, złoto-srebrną nitką. Bardzo fajnie wyglądają. Cena 19,90. Drugie są już takie szare z takimi, no znowu tutaj mamy taką niteczkę, ale już powiedziałabym srebrną, czyli znowu błyszczące. I za nie zapłaciłam 19,90. Z kolei te są czarne. Wyglądają jak taka panterka. O, widzicie? Czarne ze srebrnym i też za 19,90. I takie, słuchajcie, te są rozmiar uniwersalny, te już są z rozmiarówki. O, coś mi tu ostrość nie łapie, o jest. Czyli 36-38, ja mam 38, więc dla mnie są idealne. I te były tańsze, one są fajne, bo słuchajcie, też nie są takie, jak mam to powiedzieć, nie ściągają się, o. Nie przesuwają się na stopach, bardzo ładnie się do nich dopasowują, są bawełniane i te kosztują 15,99. O, widzicie? Także zrobiłam małe zakupy w Calzedonia i szybkie małe zakupy w Rossmanie. Co się okazało, moja odżywka, ulubiona odżywka, ja ją stosuję jako bazę pod makijaż, pod tusz do rzęs, jest przeceniona na fajnej promocji, prawie za połowę, no nieco ponad połowę, więc wzięłam od razu, słuchajcie, dwa opakowania. Ja regularnie od lat korzystam właśnie z tej bazy, ona jest taka biała, bazy odżywki od Eveline, u mnie sprawdza się fantastycznie, a poszłam do Rossmana po wkładki do butów, ponieważ wczoraj wyczyściłam wszystkie buty, wszystkie moje trampeczki i nie tylko, no i musiałam wymienić wkładki. 36-38 to jest rozmiar, który ja noszę. Te wkładki pokazuję wam już od wielu, wielu lat. Regularnie do nich wracam i one fantastycznie się sprawdzają w butach. Kto mnie zna, ten wie, że ja zawsze chętnie sięgam po różne czasopisma branżowe, takie wiecie, bardziej medyczne, związane z kosmetologią, z medycyną estetyczną i nie tylko. No i w sprzedaży pojawiło się najnowsze wydanie Elena na wrzesień i październik.
Swoją drogą jestem ciekawa, czy wy w ogóle czytacie takie czasopisma, czy zasięgacie wiedzy między innymi właśnie z takich magazynów. Dajcie koniecznie znać. Powiem wam, że już tak sobie przejrzałam część i jest tutaj bardzo dużo fajnych artykułów, które nawet was mogłyby zainteresować. Na przykład ostatnio dopytujecie mnie o peptydy miedziowe i tutaj mamy wypowiedź kosmetolożki Natalii Hojdy, naprawdę bardzo, bardzo ciekawą. Mamy informacje na przykład o enzymach, to też jest świetny temat, ale słuchajcie, nie wiem czy to teraz uda mi się tutaj znaleźć, bo dostałam informację od Alicji, którą przedstawiałam wam już tutaj nieraz. Alicja między innymi jest autorką mojego bloga, w sensie stworzyła całą oprawę nową mojego bloga. Współpracowałyśmy od początku tego roku. Zresztą te wszystkie nowe miniatury filmów, które teraz też widzicie. O, w ogóle, o, przepraszam was, taka szybka informacja, komórki macierzyste, Klaudia Musiał, genialny artykuł. Klaudię też już wam wiele razy polecam ze względu na jej książki, no ale dobra, wracając do Alicji, to chciałam wam powiedzieć, że właśnie w tym najnowszym LNE jest artykuł Alicji, o rany, gdzie to było, na której to było stronie, już wam pokazuję. Czekajcie, bo to jest bardzo fajny artykuł i chciałabym was zaprosić też między innymi do przeczytania go. Możecie też oczywiście skorzystać z wersji internetowej, wersji online magazynu LNE. Czekajcie, taram, gdzie to było, na której to było stronie? Jak widzicie, tu jest bardzo dużo świetnych tematów, jest, mamy to, czekajcie, tutaj mamy o biznesach. O, proszę bardzo, biznes lubi indywidualność, jest Alicja, proszę, rozmowa z Alicją i słuchajcie, Alicja tutaj między innymi daje przykłady, zobaczcie, jest Magda Racja Pielęgnacja, swojej pracy. I jestem też ja, żeby nie było, więc muszę się pochwalić. Bardzo, bardzo mi miło, że Alicja o mnie wspomniała. Także najnowsze wydanie magazynu LNE. I ostatnio ktoś mnie zapytał, jaką aktualnie czytam książkę, więc jest to właśnie ta książka. Przeczytałam już prawie ponad połowę. I muszę wam powiedzieć, że na przestrzeni tych wszystkich książek, które do tej pory przeczytałam, tutaj jest bardzo dużo takiej treści, którą już znam. Powielenia treści tego, co się dowiedziałam na początku tego roku, jak zaczęłam czytać takie książki i nie tylko. Ale jest ona naprawdę świetnie napisana. Bardzo dobrze się ją czyta. Jeśli szukacie czegoś takiego, o właśnie, to gorąco wam polecam zacząć od tej książki. Możecie ją nabyć w Empiku, ja ją właśnie tam kupiłam. Jak skończę ją czytać, też dam wam znać, co i jak oczywiście pojawi się recenzja tej książki. Ale taka moja propozycja, najnowsze wydanie Eleny i coś fajnego, rozwojowego do poczytania. Dzisiaj jest ten moment, że po południu sprzątam, czyli takie bardziej generalne porządki. Nie będę wam ich pokazywać, no bo oczywiście to jest nuda i flaki z olejem. Ale słuchajcie, nie wiem czy wam mówiłam, czeka mnie w ten weekend dużo pracy, dużo spotkań i to będzie taki dosyć intensywny weekend. A ja jestem czyścioch, perfekcyjna pani domu i uwielbiam, jak w domu jest czyściutko, posprzątane, pachnąco, więc stwierdziłam, że dzisiaj się tym zajmę i dzisiaj sobie w domu posprzątam i ogarnę wszystko, ale też mówię, dobra, może taka mała przerwa, żeby zakończyć tego dzisiejszego vloga, bo chyba z samego rana, o ile dobrze pamiętam, trochę poruszyłam temat tych różnych wypowiedzi, filmów i tak dalej. Słuchajcie, później przez cały dzień o tym myślałam, no bo tak, po konferencji, duża dawka fajnych informacji, w ogóle takich, wiecie, z wiarygodnych źródeł. Potem zaczęłam się trochę zastanawiać nad tym, że gdzieś tam mnie dopytujecie, wysyłacie mi jakieś linki do różnych filmików, czy gdzieś tam jakieś wypowiedzi na Instagramie, czy w internecie, w ogóle jakieś też, nie chcę w to wnikać. I zaczęłam się zastanawiać, czy w ogóle jest sens, żeby poruszać ten temat, bo to jest, słuchajcie, trochę tak, że jeśli ja będę robić odpowiedzi na to, co wy mi przysyłacie, czyli powiedzmy, ktoś tam gdzieś na Instagramie się wypowiada w jakiś tam sposób, kontrowersyjny sposób, ma jakieś tam podejście.
i potem ja na to reaguję i się na ten temat wypowiadam, no to ja rozumiem, że z jednej strony chcecie znać moje zdanie i moją opinię, ale z drugiej strony to też jest trochę prowokacja, bo ta osoba pewnie się o tym dowie, że gdzieś ja się na ten temat wypowiedziałam i wiecie, to się tak będzie kręcić w kółko i ona może też zareagować i odpowiedzieć. Zresztą na pewno pamiętacie, 2 lata temu też miało miejsce tutaj różne takie sytuacje na YouTubie, gdzie ktoś coś tam powiedział, ja później próbowałam to sprostować i potem się za to obrywało. I wiecie co, tak sobie dzisiaj cały dzień myślałam nad tym, czy w ogóle poruszać ten temat i doszłam do wniosku, że nie będę tego poruszała i nie będę robić takich sprostowań czy wypowiadać się na temat tego, kto co powiedział i czy to jest zgodne z prawdą i robić takie wypowiedzi publiczne, bo szkoda mi na to czasu, szkoda mi na to nerwów, a przede wszystkim szkoda mi na to zdrowia. Bo te 2 lata temu dostałam niezłą nauczkę za to, że gdzieś próbowałam wypowiedzieć się na ten temat, próbowałam pokazać wam, że to nie tędy droga, że prawda tak naprawdę leży w zupełnie innym temacie, a kto chciał, to i tak z tego skorzystał, kto nie chciał, to przyszedł na tą drugą stronę i wiecie co, bardzo mnie to kosztowało dużo zdrowia. I wy o tym doskonale wiecie, ja nie będę do tego tematu wracać, bardzo mnie to dużo zdrowia kosztowało. I tak naprawdę teraz chcę, idę inną ścieżką, idę swoją ścieżką, trochę w innym kierunku i tak dalej. I powiem wam tylko jedno. Wy musicie mieć swój rozum. Wy musicie samodzielnie myśleć. Niestety dzisiaj jest tak, że ludzie nie myślą. Wybaczcie, że ja to powiem, ale tak jest. Ludzie przestali samodzielnie myśleć i polegają na tym, co mówi ktoś inny. Szukają autorytetów, szukają ludzi, którzy niby mają jakąś wiedzę w danym temacie i na tym się opierają. Nie mają czasu na to, żeby szukać samodzielnie informacji, żeby szukać wiarygodnych źródeł, żeby przeglądać, nie wiem, na przykład badania naukowe, bo kompletnie się w tym nie orientują, nie znają, nie wiedzą, o co chodzi. Więc szybciej i łatwiej jest skorzystać z opinii kogoś innego. Zwłaszcza osoby, która gdzieś tam, powiedzmy, jest popularna, która może wam imponować tym, że na czymś się zna, tak naprawdę uwierzcie mi, nie zna się kompletnie na niczym. Osoby, która może rzucać jakieś nazwy, które dla was są czarną magią i to już wam gdzieś tam imponuje. Ja was słuchajcie, proszę, miejcie swój rozum i miejcie oczy i uszy szeroko otwarte i myślcie samodzielnie. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że przychodzicie do mnie i pytacie o różne rzeczy. I też jest mi niesamowicie miło, że gdzieś tam coś usłyszeliście i potem przysyłacie do mnie i chcecie wiedzieć, jaka jest moja opinia w tym temacie, bo traktujecie mnie jako eksperta. Słuchajcie, ja jestem niesamowicie wdzięczna za to, że wy robicie taki ruch w moją stronę. Ale ja bym chciała was mimo wszystko przekonać do tego, że ja nie jestem Bogiem, ja nie jestem guru, ja wam pomagam, ja wam coś tłumaczę, chcę was gdzieś ukierunkować, chcę wam coś powiedzieć, ale ja też cały czas się uczę, cały czas się dokształcam, czytam, bardzo dużo czytam, sprawdzam różne źródła naukowe, chcę być na bieżąco. Tak jak widzicie, dzisiaj na przykład wziąłem udział w tej konferencji, gdzie wypowiadali się ludzie, którzy posiadają większą wiedzę ode mnie, lekarze, którzy na co dzień pracują z danym preparatem, ze skórą, z ludźmi, wykonują te zabiegi, mają kontakt z innymi specjalistami w swojej dziedzinie. To jest złoto, to jest coś, czego tak naprawdę no nie można mieć tak. I cieszę się ogromnie, że ja mogę z tego korzystać i dzięki temu pogłębiać moją wiedzę, którą później wam przekazywać. Ale jak widzę, że ktoś idzie i ślepo ufa tylko jednej osobie i tylko za nią podąża i nie interesuje go, czy ta osoba ma wiedzę i doświadczenie, czy zdobywa tą wiedzę, jak się dokształca, jakie ma wykształcenie, kim w życiu jest, co w życiu robi, i już nie wspomnę o tym, że sama ta osoba nie interesuje się
nauką, wiedzą, stanem faktycznym, jak to naprawdę wygląda, no później tak jest, że idzie ślepo za tą osobą i rzeczywiście w to wszystko wierzy. Dla przykładu, słuchajcie, jeżeli ktoś jest radykalnie ukierunkowany w jedną stronę, załóżmy, że to jest tylko przykład, słuchajcie, że ta osoba bardzo wierzy w działanie masażu. Załóżmy masażu powięziowego i ta osoba uważa, że to jest jedyne wyjście z sytuacji, żeby zatrzymać starzenie. I tym samym co robi? Bardzo mocno idzie w tym kierunku i bardzo mocno to reklamuje, negując wszystko dookoła, czyli zaawansowane kosmetyki, zaawansowaną kosmetykę i kosmetologię, medycynę estetyczną, chirurgię plastyczną i tak dalej. Ona to wszystko neguje i idzie tylko i wyłącznie w tym jednym kierunku, bo jest na to nacechowana, tak wiecie, no, ukierunkowana. No to miejcie też na uwadze, że to jest trochę też tak jakby marketing, bo ona idzie tylko w jedną stronę. Ta osoba nie ma otwartej głowy na inne możliwości. Ja na przykład jestem zupełnie inną osobą. Dla mnie wszystko jest dla ludzi. Ze wszystkiego można korzystać i we wszystkim można się odnaleźć. Wszystko można ze sobą łączyć. Tak jak wiecie doskonale, że ja nie jestem przeciwko tradycyjnym kosmetykom, ale nie jestem też przeciwko kosmetykom naturalnym. Ja nie mówię nie dla chirurgii plastycznej, ale na przykład uważam, że można przeciągnąć w czasie pewne zabiegi z operacji plastyczne, wykorzystując na przykład medycynę estetyczną. Kiedy już ona nie daje rady, wtedy można pójść w tym kierunku. Tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Ja nie mówię nie, ja jestem otwarta i chcę, żebyście o tym pamiętali, żebyście to wiedzieli. Przepraszam was, że ja się tak rozgadałam, ale chciałabym po prostu, żebyście wy mieli oczy i uszy szeroko otwarte, żebyście myśleli, żebyście zastanawiali się, jeżeli ktoś rzuca jakąś teorię, to zastanówcie się, zanim pójdziecie w tą teorię, czy ona na pewno jest prawdziwa. Czy ta teoria na pewno jest taka, jak ta osoba mówi. A jeśli jest taka, to sprawdźcie w różnych źródłach, u różnych osób, czy rzeczywiście jest tak, jak ta osoba mówi, zanim podejmiecie decyzję, żeby to robić, tak? Żeby pójść w tym kierunku. Dla przykładu, mówię wam już od jakiegoś czasu o Lumispa i mówię wam, że jest to świetny produkt, ale wy możecie myśleć w kategoriach super, ja w to idę, ale bardziej bym wolała, żebyście myśleli w kategoriach chciałabym sama to przetestować i chciałabym sama to sprawdzić. Dlatego też na przykład jest taka opcja i ja ją wam daję, że zanim podejmiesz decyzję o zakupie, przekonaj się i sprawdź, wynajmij, wypożycz ode mnie Lumispa na jakiś tam okres, potestuj sobie i sprawdź, czy warto wydać na to pieniądze. Czy to, o czym ja mówię, czy tam ktoś inny mówi, jest rzeczywiście prawdą. Jeśli jest taka opcja, korzystajcie z tego. Jeśli macie taką możliwość, że na przykład ktoś mówi, że jakiś tam kosmetyk jest super i możecie wziąć próbkę tego produktu, zanim zdecydujecie się na zakup, to zróbcie to, sprawdźcie ten produkt, weźcie tą próbkę, poproście o taką odlewkę, o próbkę gdzieś tam w sklepie, gdzieś w drogerii, gdzieś w perfumerii, jeśli oczywiście jest taka możliwość, słuchajcie, bo bardzo ważne jest to, żebyście wy dzisiaj samodzielnie podejmowali decyzje i byli świadomi tych decyzji i tego, w którym kierunku idziecie, kogo obserwujecie, kogo słuchacie, gdzie tam czytacie opinię tej osoby, gdzie coś widzicie w internecie. Myślcie, kochani, myślcie, a ja z mojej strony chciałabym po prostu tylko powiedzieć, że jeśli macie pytania, to oczywiście zadawajcie. Jeśli chcecie, żebym poruszyła jakiś temat, piszcie do mnie prywatnie. Prywatnie gdzieś tam wam odpowiem co i jak. Natomiast ja nie będę się już wypowiadać na tematy takie, że ktoś coś powiedział, to ty publicznie spróbuj to obalić i tak dalej. Nie, bo mi jest szkoda na to mojego zdrowia, szkoda jest mojego życia. O, widzę, że mam 11 minut gadania, czyli zdecydowanie za długo. Biorę się dalej za sprzątanie, biorę się dalej za ogarnianie. Później w planach mam, słuchajcie, kąpiel.
domowe spa, czyli zrobię sobie całą moją pielęgnację ukochaną. Jutro też czeka mnie fajny dzień, dużo do pracy, dużo do roboty, ale intensywnie i ciekawie. Wieczorem pewnie sobie obejrzę jakiś serial na Netflixie i tak zakończy się dzisiaj mój dzień. O! Więc już nie będę Wam tego pokazywać. Myślę, że tym akcentem zakończę ten dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że też jakąś tam dawkę informacji Wam przekazałam, pokazałam co i jak. No, kończymy? Tak, ściskam Was mocno. Ściskam Was mocno, pozdrawiam, myślimy samodzielnie i samodzielnie podejmujemy decyzje. Trzymajcie się kochani, widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!